Przejdźmy teraz do takiego kolejnego pomieszczenia, to jest gabinet, ponieważ takie sale miały zawsze gabinety, takie bardziej takie sekretne, jakby intymne, takie zaciszne. I proszę zwrócić uwagę, że tu już nie ma boazerii, tej białej boazerii, a tu wszędzie są polichromie, freski i jakie bogactwo, jakby obfitość tych dekoracji. I to był gabinet, tak jakby ksiądz Niedzielski, no, jego sugestia była, że to urządzała Izabela Branicka już po śmierci hetmana. W tym gabinecie na ścianach są takie postaci dwóch najukochańszych mężczyzn w życiu Izabeli Branickiej. Na tej ścianie ukochany brat Stanisław August Poniatowski, nasz ostatni król, to jest kopia, to Robert Spiczyński namalował na wzór obrazu z Petersburga, z Ermitażu, Giovanni Battista Lampi. Pięć obrazów namalował, pięć przedstawień naszego ostatniego króla. I tu widzimy, że król jest tak w takiej swobodnej dość pozie, upozowaniu, że nie ma tych insygniów władzy. Ma dwa orbery na piersi z lewej strony, order Orła Białego, taki jak przynależał władcy, bo tam był taki napis, taka dewiza pro fide lege et rege, czyli za wiarę, prawo i króla. Natomiast król, to ostatnie słowo było zmienione. Nie było rege, tylko grege, za naród. I tu właśnie jest taki napis, a w tej środkowej części, tak na piersiach, to jest pruski order Orła Czarnego. I no, król jest przedstawiony właśnie w taki sposób, taki jakby stonowany, spokojny, zarazem o takim mądrym obliczu, taki trochę wyidealizowany, jakbyśmy gdzieś to określili. I w tej sali to jest, obraz jest wyeksponowany na takim pano, takim złotym. Nad królem widać orła białego w koronie, symbol władzy królewskiej. Poniżej są takie w zbrojach, takie panoplia, insygnia. Jeszcze niżej są takie medaliony z głowy kobiet, to menady, a w tym miejscu to postaci, takie uskrzydlone postaci kobiet symbolizują cnoty królewskie, czyli tu sprawiedliwość, obfitość, łaskawość. I jeszcze niżej te postaci, takie tryfonesy, rozrzucają takie wstęgi tutaj zawieszone na tym laurze. Natomiast są tu jeszcze w tym gabinecie takie przedstawienie, bo to tutaj to cnoty królewskie, ponieważ król Stanisław August Poniatowski pragnął uczynić cały naród, wszystkich szczęśliwymi. I to miał być dla Rzeczpospolitej złoty wiek. I tutaj są cnoty, jest obfitość, to bogactwo tych zdobień, rogi obfitości. Natomiast przestrzegano króla przed takimi, jakby, że powinien dbać też i strzec się takich nieszczęść. I tam u góry
jest taka postać, głowa kobieca z takimi skrzydłami. To są harpie. One przynosiły nieszczęścia po obu stronach. I tutaj też taka harpia. One jeszcze tak jakby wykradały pożywienie. To tak w mitologii. Czyli zwiastunki głodu, że władca powinien strzec, wystrzegać się takiej właśnie sytuacji, dbać o to, żeby nie nastąpiło coś takiego. I dodatkowo proszę zauważyć, że w tym pokoju Izabeli Branickiej samej Izabeli nie ma, nie ma jej portretu, bo, ponieważ on jest tu zbędny. Tutaj historię opowiada jej związek z ukochanym bratem, Stanisławem Augustem Poniatowskim, który jest tu przedstawiony jako Bóg Słońca, Apollo. I taka tarcza, taka słoneczna, boska, i Apollo na takim rydwanie słonecznym, dwa konie, jakieś kupidyny tutaj na tych koniach. Natomiast nad tym wejściem, proszę spojrzeć, jest w tym medalionie Diana, czyli boska siostra Apolla. I Apollo jakby przedstawia ukochanego brata Stanisława Augusta Poniatowskiego, natomiast Diana to jest Izabela Branicka. Diana to bogini łowów, także tu zwierzęta, bogini również nocy, czyli tu w tej dolnej części taki nokturn z księżycem, bogini księżyca. Natomiast na ścianach są przedstawione znaki zodiaku. Tu od barana się zaczyna, potem byk, kolejne znaki, aż do tych znaków takich zimowych, wodnik, strzelec, ryby. A nad nimi są przedstawione różne prace polowe, że tu na przykład jakieś zasiewy, tam dalej jakieś inne prace polowe i później winobranie przy raku. Natomiast w zimą trwał karnawał, nie wykonywano już prac w polu i tutaj są tacy aktorzy, bo oglądało się sztuki teatralne. Natomiast tak to jest zaaranżowane, że Apollo, czyli Bóg Słońca i muzyki również, i Diana, jego siostra, tak jakby inspirują. I w domyśle to Stanisław August Poniatowski, król, czyli to Słońce i Izabela Branicka, czyli symbol Diana, księżyc, tak jakby inspirowali i poruszali ten świat, bo to tak oczywiście symbolicznie, bo Izabela Branicka miała wielki wpływ na brata, na króla, na sprawy takie różne i oni przyczyniają się do tego obiegu takiego, do zmiany pór roku, noc, dzień, do całego takiego rytmu, który niezmiennie trwa. Natomiast po drugiej stronie zawieszony jest obraz Andrzeja Mokoronowskiego, generała, który był takim ukochanym powiernikiem Izabeli Branickiej i z którym podobno zawarła ona potajemny ślub po
śmierć Jana Komenca Brońskiego, ponieważ w testamencie Izabela dziedziczyła po hetmanie wszystko, ale pod warunkiem, że nie wyjdzie powtórnie za mąż. Dlatego ten ślub prawdopodobnie, bo nie mamy żadnych dokumentów ani dowodów, był taki potajemny. Generał Mokronowski był tu przedstawiony jeszcze tak jako człowiek młody. On był takim bon vivantem, podobał się kobietom, był jednym z pierwszych masonów Rzeczpospolitej. No, niektórzy go określali mianem takiego ówczesnego Kasanowy tutaj. I widać, że na tym pano takim, gdzie, na którym zawieszony jest jego wizerunek, poniżej są takie postaci sfinksów z kobiecymi głowami. To symbol mądrości, ponieważ on był uważany za człowieka mądrego, roztropnego, szczególnie tak politycznie. I widzimy również nad portretami takiego boga Vertumnusa. To był bóg sadów, jakichś kwiatów, jabłoni, no i takie kosze na głowie. I te dwa właśnie, te dwie postaci Vertumnusa to takie kryptoportrety, bo z jednej strony Robert Spiczyński, a z drugiej strony jego najbliższy współpracownik, Witold Górynowicz. Także tu dużo takich ukrytych znaczeń, ukrytych treści. I widzimy, że po tej stronie, gdzie jest portret Andrzeja Mokronowskiego, są takie kwiaty róży i liście różane, a na górze takie niebieskie anemony, ponieważ to jest tak jakby symbol mitologiczny, miłość Wenus do Adonisa, śmiertelnika, czyli bogini zakochała się w pięknym młodzieńcu, no ale takie jakby związki kończyły się przeważnie tragedią. I dzik rozszarpał Adonisa i z każdej kropli krwi Adonisa wyrósł jeden anemon, a z każdej uronionej przez Wenus łzy wyrosła jedna róża. To właśnie też tutaj taki symbol. Z jednej strony Apollo i Diana, czyli Izabela i ostatni nasz król, brat ukochany, bo to rodzeństwo było tych bogów również. Natomiast z drugiej strony Wenus i Adonis, czyli Izabela i Andrzej Mokronowski, ukochany mężczyzna. Po śmierci Izabeli taka malarka, przyjaciółka Weronika Paszkowska do urny, do takiego wazonu właściwie włożyła takie najdroższe sercu Izabeli pamiątki. I tam właśnie była taka miniaturka, z tej miniaturka, portret taki miniaturowy Andrzeja Mokronowskiego. Z tej miniaturki wymalowano ten właśnie obraz tutaj. W tym miejscu prezydent Białegostoku podpisuje ważne umowy, jakieś no, takie wymagające już takiej po prostu, powiedzielibyśmy, dyskrecji, nie przy fleszach jakichś tam obiektywów.
I tu widzimy taki indasowany stolik, meble już są takie jakby w trochę innym stylu, bo te nóżki już są okrągłe, to już tak jak meble francuskie, bo te kwadratowe to był styl stanisławowski, to tylko w Polsce dla Stanisława Augusta specjalnie robiono takie meble i taki taki stolik pod obrazem, pod tym pano z kamiennym blatem, też bogato zdobiony, złocony. Natomiast z drugiej strony mamy taki stolik piętrowy, tak zwany milczący kelner. To też wszystkie te meble zostały wykonane specjalnie dla tych wnętrz. I proszę Państwa, będziemy przechodzili i jeszcze zejdziemy na dół i jeszcze tutaj w tym miejscu jest taki ukryty autoportret Roberta Spiczyńskiego, tego mistrza, który to wszystko wymalował. I można go właśnie tu, w tym miejscu zobaczyć. To jest jego autoportret. On tutaj umieścił.